Jesteśmy w Myszkowie, w nowo wybudowanym przejściu pod torami. Idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jest winda dla niepełnosprawnych. W środku jest zrobiony pomiędzy torami taki świetlik. Całkiem fajnie to wyszło. Nie będzie przynajmniej takich ciemności w dzień. I mamy wyjście na perony. Staniemy chwilę na peronie pierwszym. Może coś pojedzie, jakiś składzik, to uda się nagrać. Całkiem przyjemnie to wszystko wygląda. O, podjechał akurat Elf Kolei Śląskich w kierunku Częstochowy. Za chwileczkę będzie odjazd. Przy okazji jakaś drezyna leci. Jesteśmy na peronie pierwszym. Pierwszą rzeczą, która się tu rzuca w oczy, to jest zlikwidowany przejazd kolejowy, który tam był za tym semaforem, który świeci teraz na czerwono. W rekompensacie chyba wybudowali tutaj mieszkańcom ten kawałek drogi asfaltowej do wiaduktu, która tu prowadzi. No i przed chwilą śmignął na CMK Intercity Sobieski. No i mamy pierwszy towarowy składzik. W międzyczasie z CMK zjechało sobie pendolino. A tymczasem na pełnej prędkości TLK Zephyr. Thank you.
I na koniec nam przyleciał Intercity Silesia. Tak wygląda wyjazd z nowej drogi na wiadukt w kierunku Wodowic. I cóż, tyle na dzisiaj. Kończymy z Myszkowa i widzimy się w następnym filmiku.